Rozpoczęliśmy przygotowania do otwarcia basenu. Basen sportowy, mieliśmy utrzymaną wodę, nie musieliśmy tego napuszczać, ale musieliśmy cały czas uzdatniać tą wodę. W tej chwili prowadzimy pracę przy podgrzewaniu. Podgrzewamy wodę do 27 stopni, tak żeby udostępnić naszym klientom już w ten piątek. Pozostałe niecki, to rekreacja, jest w przygotowaniu. Mamy nalaną wodę. W tej chwili uzdatniamy wodę i przygotowujemy się do pobrania próbek do badań przez firmę certyfikującą i będziemy w stanie otworzyć tą nieckę około 21 lutego. Pozostałe atrakcje jeszcze nie wiemy, w jakim zakresie będziemy mogli udostępnić naszym klientom i decyzja zapadnie dopiero po opublikowaniu rozporządzenia, które określi nowe zasady funkcjonowania naszych obiektów. Zapowiedź rządowa, która ukazała się w ubiegłym tygodniu, powinna być poprzedzona rozporządzeniem. To rozporządzenie na dzień dzisiejszy się jeszcze nie ukazało. Czekamy, aby rząd to opublikował. Jak opublikuje, wtedy odniesiemy się i będziemy mogli poinformować naszych klientów, kto wchodzi, na jakich zasadach, czy wchodzą klienci indywidualni, czy wchodzą tylko grupy zorganizowane, tak jak było na jesieni przed zamknięciem, to znaczy będą mogły korzystać kluby sportowe, szkółki i klienci, którzy korzystają z nauki indywidualnej, ale zorganizowanej pod okiem trenera. W tej chwili nasza branża obserwuje tą sytuację. Wszyscy zastanawiamy się, w jakim zakresie będziemy mogli otworzyć. Ja jestem w kontakcie z wieloma przedstawicielami obiektów basenowych w kraju. Sam jeszcze uczestniczę w grupach na Facebooku, gdzie uzyskuję informacje na temat prowadzenia obiektów. No w tej chwili wiemy jedynie tyle, że możemy otworzyć 12, ale nie wiemy na tą chwilę, kto może wejść. I dla nas jest tak naprawdę kluczowe, czy wejdzie klient indywidualny, czy tylko grupy zorganizowane.